Dzień dobry, Marek Łakowski. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Michał Pelc, Międzynarodowy Ruch Dobroczynności Betel. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W tym roku wasz ruch międzynarodowy, już zaraz powiemy o tym, obchodzi 30 lat. Częstochowa ma 800 lat, a wy działacie 30 lat. Tak. Co się udało zbierać przez te 30 lat? 30 lat. To dużo, to mało? Wydaje mi się, że no, przy Częstochowie, która ma 800, to nie jest dużo, ale... Ale jak patrzy się, co zrobiliście, to... Tak. To jest dużo. Przy innych takich działaniach dobroczynnych to też jest dużo, wydaje mi się, bo 30 lat to jest jednak kawał czasu. Mamy tutaj też współpracujemy z innymi podmiotami, które no, zdecydowanie krócej działają. Także 30 lat, no, udało się dużo, sądzę. Bo... No małżeństwo jak ma 30 lat, to tak, już ma jakiegoś potomka i trochę już pieniędzy nawet uzbiera, ale może jakieś dom, mieszkanie. A państwo macie tych kilka mieszkań, jak nie kilkanaście. Zgadza się, ponieważ prowadzimy domy dla sierot społecznych. To są głównie osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi. To są osoby, które generalnie albo zostają odrzucone przez rodzinę, albo rodzina no za bardzo tymi osobami się, że tak powiem, opiekować nie chce. Ta niepełnosprawność jest różnego rodzaju. Na mniejszym lub większym poziomie staramy się to tak układać, że tak powiem, w tych domach, żeby były osoby z tą niepełnosprawnością mniejszą, większą, żeby się mogły razem wspomagać. Dobrze, to proszę powiedzieć naszym telewidzom, jakich, przepraszam, wariatów macie w tej organizacji? Bo ja słyszałem, że po prostu dajcie mieszkanie, tak? Ktoś ma mieszkanie, mówi, proszę bardzo, przyjmuję dwóch, trzech niepełnosprawnych. Tak. Na dzisiejsze czasy działamy generalnie w ten sposób, że to jest dobroczynność naszych ofiarodawców, którzy ofiarowują czy to mieszkania, czy domy, czy zapisują nieraz chociażby w testamencie, też takie sytuacje się zdarzają. No i tam umieszczamy te osoby niepełnosprawne, tam funkcjonują i też generalnie działamy w zasadzie wszyscy na zasadzie wolontariatu. Mamy tam wolontariuszy, którzy wspomagają te osoby, które funkcjonują w tych domach. Także... No dobrze, ale panie Michale, dzwoni ktoś do was, przepraszam bardzo, jestem samotną osobą, bardzo chętnie przyjmę trzy osoby z niepełnosprawnością, może ktoś mi jeszcze pomoże i dzwoni do was i co, słuchacie? Słuchajcie, wariat jakiś dzwoni, mieszkanie chce dać swoje tutaj na rzecz niepełnosprawnych. Ja mówię, w sensie wariat bardzo pozytywny, też szaleje swoje dzisiaj. Tak. Franciszek Papież was chyba tylko rozumie. Co wy robicie? My jesteśmy otwarci na takie propozycje, jeżeli ktoś jest chętny, jak najbardziej, ponieważ zresztą wydaje mi się, że to jest taka stara prawda, może nie wymiarze nieraz takim wielkim, ale najwięcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu. Dając to szczęście do nas, to otrzymujemy szczęście, tak jak można powiedzieć, a potem wraca. To ze zdwojoną siłą, dokładnie to? Tak. Powiem tak, jeżeli chodzi o te nasze osoby niepełnosprawne, my mówimy nasze dzieci, to wygląda to tak, że te uczucia, które oni mają, to jest tak, że to jest bezpośredność zupełna u nich. Ten uśmiech, to co my otrzymujemy od nich, no to żadne pieniądze świata, że tak powiem, tego nie jest jak nie dobra dadzą. Kawa z rana, tak? Od razu tak, budzi, tak, to od jest razu tak tą reklamą Mastercard, że wszystko można kupić, ale to nie wszystko, prawda? I tutaj to jest nieocenione. To... Jak wygląda taki dzień w takim mieszkaniu? Może jeszcze powiedzmy, ile macie tych mieszkań, gdzie macie te mieszkania? Ile to znaczy macie... tak, teren Częstochowy, to tutaj jest sześć domów i mieszkań. Jak w okolicy... mówił papież Jan Paweł II, tu się wszystko zaczęło? Tak. Tu się wszystko zaczęło. Mamy okolice Częstochowy, mamy Janów, mamy Bobrowniki, mamy Działoszyn, mamy Niepołomice koło Krakowa, mamy pod Krynicą dom. Także tych domów jest i mieszkań chronionych w tej chwili kilkanaście, oczywiście. Mówimy o terenie Polski, bo powiedzieliśmy międzynarodowy ruch dobroczynny, prawda? Bo we Włoszech potem powstało. Włochy potem były Włochy, a teraz jest kierunek Afryka, bo... I tego nie rozumiem. Przecież tam jest bieda niesamowita. Nikt wam domu, nie wiem, nie odstąpi. Chyba, tam budujemy, tak? Tam budujemy no sami, w Etiopii już powstał i funkcjonuje i powiem tak, że dzięki temu, że tam jesteśmy, to uratowaliśmy, bo tam jest kwestia już ratowania życia, bo osoba niepełnosprawna, dziecko przede wszystkim niepełnosprawne raczej jest skazane na to,
że ma małe szanse na przeżycie generalnie, jeżeli zostaje pozostawiony po ulicy. No tam opieka społeczna jako tako tak, dokładnie, nie funkcjonuje, także... Także w tej chwili mamy Etiopię i zaczynamy w Madagaskarze, tam jest budowa domu. Zastanawiam się, gdzie się zatrzymacie. Tylko niżej to już jest RPA, już niżej nie ma państwa. No jest tam potrzeba. A tam są bogaci ludzie, proszę to przemyśleć. Tam są bogaci ludzie, tak. No, tam są diamenty. Ale to wy jesteście chyba diamentami tutaj tego świata. Panie Michale, jak wygląda codzienność w takim domu? Codzienność w takim domu? No, budzicie się generalnie tak na dobrą sprawę, to codzienność w takim domu jest bardzo podobna jak codzienności w normalnej rodzinie, tak? Bo oni, nasze dzieci tworzą w pewnym sensie tą rodzinę, prawda? I jest śniadanie, potem tutaj na terenie Częstochowy, ale gdzie indziej są jakieś zajęcia takie edukacyjne, świetlicowe. Tutaj w Częstochowie mamy świetlicę terapeutyczną, dzieci się wtedy udają. Niepełnosprawne dzieci, bo ja mówię cały czas dzieci, ale to są osoby w różnym wieku, prawda, z tą niepełnosprawnością. Czyli zawozicie ich, nie udają się tak, w zasadzie. Tak, ale też nieraz to jest, że tak powiem, spacer, jak jest ładniejsza pogoda na ulicy Pułaskiego jest świetlica terapeutyczna i tam są zajęcia, potem jest obiad, potem są zajęcia własne. No, na ulicy Pułaskiego. W którym miejscu? Jak jest skwer Sokołów, to tutaj w tym rejonie. Dawna składnica harcerska prawdopodobnie, tak? Tak. Tam też przez kiedyś faktycznie funkcjonowała jakiś czas sklep harcerski. Tak. Dobrze. Mówił Pan o tej Afryce. No to trochę wybieracie się tak z motyką, nie wiem na co, na księżyc, na słońce, bo to jest bardzo trudne zadanie. Nie dość, że daleko, ale tam jest taka przeciwwaga, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zanim weszliśmy do studia, Pan mówi, że ta złotówka dana w Polsce jest bardzo dużo warta w Afryce, że za tą złotówkę dużo można zrobić. Tak, tam nie ukrywajmy, to jest bieda taka, że no, każda złotówka, za każdą złotówkę można utrzymać, dać posiłek temu dziecku, tak na dobrą sprawę. Zresztą no, to nie tylko my to mówimy, ale też inne organizacje, które działają w Afryce, że mówią, że każda złotówka tam ma bezcenne znaczenie. To nam się wydaje, że złotówka to nic nie znaczy. Tam przeliczając na lokalną walutę, to znaczy dużo. A dwa, że tam nieraz ta skrajna bieda wygląda tak, że nieraz jest jeden posiłek i to jakiś naprawdę marny posiłek w ciągu dnia. I to musi starczyć, tak? A podopieczni, którzy opiekują się, oni też tak trochę biedują, no, trzeba powiedzieć? To znaczy, no, staramy się też, tak jak mówię, działać na zasadzie wolontariatu, że jest ktoś, jest chętny wyjechać do Afryki na przykład i nas pomóc, to oczywiście jak najbardziej. Ale czego oczekujecie od takiej osoby, która by wyjechała? Takich ludzi młodych... Otwartego serca przede wszystkim i chęci pomocy tym osobom niepełnosprawnym. Na pewno no, życia, nie oszukujmy się, w jakichś warunkach, no, musi być taka osoba przygotowana na życie w warunkach no, takich trochę pionierskich, bo to nie jest tak, że jest cały czas ciepła woda, że jest dostęp do wszystkiego, tylko... No tam jest gorąco, tak? Tam jest gorąco. Ale tak, aczkolwiek jest generalnie, bo ja tam nie byłem, ale... Wbrew pozorom nie jest aż tak niebezpiecznie, natomiast jeżeli chodzi o klimat na przykład Madagaskaru, jak Andrzej mówił, no to są takie rejony, że nie jest cały czas ciepło. To też nie jest tak, że ta temperatura na przykład w nocy spada, więc... Czyli południowy Madagaskar prawdopodobnie, bo to jest wyspa po wschodniej stronie Afryki. Dobrze, ale jeszcze chciałbym zapytać się, czy zdarzały się takie historie, że musieliście zamykać dom, bo nie wyszło, bo zabrakło wolontariuszy, bo coś tam nie wyszło? Były takie przypadki? Staramy się, żeby do takich przypadków nie dochodziło. Nieraz są takie sytuacje, że trzeba, tak powiem, no... jakoś tak kolokwialnie mówię, łatać, że tak powiem. I dlatego też, jeżeli ktoś nas słucha i byłby chętny zaangażować się w jakieś dzieło nasze obywatelowskie, pomóc nas też nie tylko
finansowo, ale też poprzez swoją pracę, poprzez danie siebie, poprzez wolontariat. Chociażby nawet nie mówię, że to taki wolontariat, że oddaje ktoś cały swój czas, prawda? Że no bo trzeba zarobić jeszcze na siebie, tak? Bo właśnie wolontariusze też do pracy chodzą. Tak, też chodzą do pracy, natomiast tak jak mówię, nawet można, bo ten wolontariat może wyglądać tak, żeby przyjść do tych dzieciaków, one się naprawdę cieszą z tego, że widzą kogoś, że ktoś ich odwiedzi, że wyjdzie z nimi, że na przykład zorganizuje im jakieś, nie wiem, na przykład wyjście, zajęcia kulturalne czy coś takiego. To może być na przykład nawet parę godzin w miesiącu, ale naprawdę zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś miałby ochotę, chciał, to jak najbardziej. I chce pan powiedzieć, że z tego 1% można się utrzymać przez cały rok? Czy to są jeszcze no, zupełnie inne działania? To są też darowizny, które cały czas spływają do nas spływają, w ciągu roku. Tak. No spływają. No wie pan, jeżeli darowizna spływa, no to panie Michale, nie oszukujmy się. Cieszycie się dużym zaufaniem. Jeżeli ktoś daje pieniądze i cyklicznie daje, to znaczy widzi potrzeby i widzi, że to dobrze robicie, tak? Że nie jest to organizacja, która powstała na parę lat. Znaczy, wydaje mi się, że każdy, kto się z nami spotkał, każdy, kto się spotkał z Betelem, no to wie, że te dzieci się u nas dobrze czują, że jest im dobrze, że zresztą może inaczej. Nawet można spytać dzieci i one naprawdę widać w nich tą radość życia, tego, że są razem, że nie są w jakimś bezosobowym domu opieki społecznej, gdzie to zupełnie inaczej wygląda. No widać tą radość, bo jeżeli oni funkcjonują razem z sobą, mogą robić, czuć się w pewnym sensie jak w rodzinie, bo to tak to funkcjonuje, no to na pewno jest ten plus tego wszystkiego. No to, co pan opowiada, to każdy sobie wyobraża, no tak, zauważą dzieci na świetlicę, są tam 5, 6, 7, 8 godzin i to już jest normalność w Polsce, tak, że są takie świetlice, są takie miejsca, ale to, że mieszkanie się własne poświęca, tak, zapisuje się, tych niepełnosprawnych opiekuje się, jeszcze trzeba zarobić na to mieszkanie, jeszcze trzeba iść do pracy, to już, przepraszam, nie jest normalne, to już jest bardzo trudne. No, na pewno nie jest to łatwe, ale tak jak powiedzieliśmy na samym początku, no, radość w dawaniu tego jest wielka. Duże zaufanie macie u arcybiskupa Częstochowskiego. Tak, arcybiskup Wacław Depo i zresztą poprzedni nasz biskup, pan Stanisław Nowak, biskup. Zawsze wspierali naszą akcję, wszystkie nasze akcje, naszą inicjatywę. Zresztą biskup senior... No i niewiele organizacji mogą zbierać pieniądze pod kościołem. Tak, a państwo macie zezwolenie, tak? Tak. W tą najbliższą niedzielę zbieracie? Tak, zbieramy w najbliższą niedzielę i właśnie chciałem wszystkich zaprosić i poprosić o wspieranie nas. Zbieramy we wszystkich kościołach archidiecezji częstochowskiej. Mamy list polecający biskupa Wacława Depo. I proszę serdecznie o wsparcie nas właśnie. No, każda złotówka będzie cenna, także oprócz tej... I to, co pan mówi, każda złotówka naprawdę jest każda cenna. Złotówka. Szczególnie jeżeli ona do Afryki, tak? Dokładnie. A zresztą tutaj u nas też w kraju, prawda, każda złotówka jest cenna i nie ukrywam, że ta zbiórka jest dla nas no, bardzo dużym zastrzykiem takim finansowym, bo podczas tej zbiórki to, ile uzyskamy podczas zbiórki, to też daje nam możliwość planowania jakichś wydatków, inwestycji. To zapytam o te plany. Jeszcze o czymś marzycie? Nie wiem, Ameryka Południowa, może jakieś... Na razie marzymy o tym, że tak powiem przyziemnie trochę. Oczywiście, że chcielibyśmy się rozwijać, ale na razie to chcielibyśmy ukończyć nasze dzieło na Madagaskarze, to na pewno. No i tak powiem, są bieżące potrzeby też na terenie Polski, bo i remonty, bo jak wiadomo, w każdym domu czy w mieszkaniu to się psuje, bo to kwestia tego, żeby to życie, że tak powiem, tych naszych dzieci uczynić lepszym, czyli potrzeby też i kulturalne i inne, czy jakiś wyjazd, czy na przykład kwestia wypoczynku tych dzieci, żeby mogły się cieszyć jeszcze bardziej. Tak mówię, no chcemy, żeby mogły funkcjonować normalnym życiem, jak każde dziecko w normalnej rodzinie. I zachęcam, żebyście wybrali się do RPA. Tam też są bogaci ludzie, którzy chcą być szczęśliwi, chcą być dawać. Dziękujemy, chcą dawać. Dziękujemy. Tak mi się wydaje. To jest do rozważenia pomysł, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Pan Michał Pęk z Międzynarodowego Ruchu Dobroczynności Betel Błogosław w sieci. Bardzo dziękuję. Dziękuję.